Cześć, witam was serdecznie w zamku Cortexa. Czy uda nam się go zrobić w 30 minut? Ostatnia plansza w grze. Tak jak kiedyś mówiłem, kto się przechodził 300 razy? Czy przechodził? Stracił tutaj 300 żyć. Nam z córką, być może dlatego, że chciał zebrać wszystkie skrzynki, chociaż chwila. Myśmy zebrali wszystkie skrzynki z córką i mieliśmy 99 straconych żyć. No ale... Może mieliśmy farta. 170 skrzynek. To jest plansza, w której... You'll never find me, Neo Cortex. This castle is a maze. I alone know all of its secret halls and passages. To jest plansza, w której łączymy różne maski. Aha, tu też jest prąd. Ten etap przechodziła moja córka na bank. C. Zawsze dobrze sprawdzić sobie, jak tutaj to wygląda. Czy ja bym tam wskoczył? Dobra, najpierw zrobimy tak. Pojedziemy tu. Teraz zrobimy taki myk. Zresztą nie wskoczę tam. Wskoczę! O kurde, a tu prądy akurat na dole. Także tutaj jest właśnie trochę trudniej. Skrzynka zabrana. Tam w ogóle na górze są jeszcze chyba... Skrzynka, tam są skrzynki do zebrania. I taka sytuacja. Jest to za krótki odcinek, żeby tutaj było szybciej C, bo przecież... Jak miałoby to być C? Więc... Najpierw rozwalimy to. Żeby nam nie przeszkadzało. Potem zrobimy tu jakiś szybki manewr. Tak, i teraz jedziemy. Buga. No, w sumie... Wróciliśmy 99 razy, może straciliśmy życia, bo... Szedłem... z moją córką. Już tutaj na tym krótkim momencie 6 razy wstąpiłem. Więc... Trzeba po prostu w odpowiednim momencie to... wyłączyć. A ciekawe, czy mogę stać na tym prądzie, na tym takim... słupku, a na tym właśnie od prądu. Złe to było. No, tu raczej będziemy ciąć ten film. Chciałem to tak przyspieszyć, ale po co w sumie przyspieszać? Możemy przejść tędy. No, to tak trzeba czekać na to. Jak tu iść w ogóle na szybkość? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście,
20. Gdybym tam wskoczył. Dobra. 20, 21, 22, 23. Tak, moja córka też to jakoś tak chyba przechodziła, że w sumie fuksem to przeszliśmy na początku. Potem z czasem już wielokrotnie to powtarzałem. Przechodzisz, bo już wiesz, jak masz przechodzić. Się zastanawiam, czy nie mogę tam stanąć na tej kładce z prądem. A tutaj jak mam wejść do góry? Muszę sobie sprawdzić, jak tam wejść do góry. I opa! Dobra. Tak. Jest taka możliwość. Aha. Tam jest na górze C. Aha, bo ja mam jechać tą platformą do góry po prostu. Ile tu żyć już? 14, brawo ja. Ale patrzcie teraz na to. Zawsze jak mówię tak mojej córce, to ginę w jakiś śmieszny sposób. Mówię do niej, patrz jak teraz, jak to się przechodzi. Dobra. Galapanga. Jedziemy tu. Prosta sprawa, nie? Te maski jakoś czasowe podobają mi się. Nie wydają się takie trudne. Wiem, że tam na górze była skrzynka. Tak jest, brawo my! Znowu ci chłopacy. Ha, trzeba uważać. Gdzie to C było? Gdzie to C? Ale na szczęście to jest już tutaj to C i tutaj to już w sumie. Przeszliśmy jakiś tam jeden z trudniejszych etapów. To rozwalmy. Może tu później nam dadzą C. I dobrze, uwaga na ogień. Dobra, wchodzimy tu na znak zapytania, bo stąd będziemy już zaczynać. Powiem wam szczerze, że no to przeszła moja córka. A ja jestem trochę słabszy od niej. Ale nie mówię jej tego. O, tam z przodu jest C, więc jest nadzieja, jest nadzieja. Nadzieja umiera ostatnia. Ten etap akurat chyba mi się udało przejść. Także my się tutaj pięknie... Kurczaczki pieczone. Się pięknie uzupełniamy. Gdzie, po co tak szybko poleciałem? Kurza twarz. Dobra, to zwolniamy. Ja za późno. Oj, 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 oj.
tak? I... Och! Prawie. Niby prosta rzecz, nie? Tego życia swoją drogą, ale... Ile my czasu to przechodziliśmy. Jo, jest, udało się. I tu widzicie, jest kolejna maska. Nawet na proste TNT nie potrafiłem skoczyć. Tu trzeba też maską polecieć. Ten rycerz jest właśnie taki zadziorny, trzeba go... No, uwierzcie mi... Wow, fuks. Uwierzcie mi, wzięliśmy tu wszystkie skrzynki. Nam czasu zajęło. No i teraz skrzynka z grawitacją, którą się robi tutaj w ten sposób. Wyskakujesz tu, zmieniasz i szybko zmieniasz w drugą stronę, żeby spaść na platformę i żeby jeszcze wziąć... Nie! Wiedziałem, że tu będzie ogień. Dobra, przecież nie musimy tego rozwalać. Patrzcie, teraz trzeba to zrobić. Właśnie w odpowiednim momencie dość szybko, ale fuks. Właśnie tutaj też trochę kombinowaliśmy. Tu trzeba coś takiego, że szybko zmienia się grawitacja, a tu jest dobra, patrzcie na to. Trzeba kucnąć. Przechodzimy. Potem jest tutaj, trzeba spaść, zmienić grawitację. I potem szybko z powrotem zmienić grawitację, żeby polecieć na górę na sufit. Więc... Spoko, nie? A jeszcze w międzyczasie wziąć wszystkie... skrzynki. No i tutaj, mimo tego, że miałem maskę, zostałem porażony przez prąd. Nie zrozumiałem, to jest dla mnie trochę... O, tak jak teraz. Za wcześnie wyskoczyłem po prostu. Więc po prostu trzeba... Może teraz dopiero. O, fuks. Tu też za wcześnie wyskakiwałem na górę. Dobra, uwaga na ten ogień. O, dali nam C już tutaj. Dobrze, dziękuję bardzo. Lecimy dalej. Ja dole. Co to się stanęło? To jest zły plan. Też muszę powiedzieć, że to przechodziła moja córka. Kłócenie, dobra, kłócenie. I teraz zrobimy tak, że... Wstanę... I kucnę. Kucnę! Czemu nie kucnął? I tu też trzeba na dół, do góry, żeby kucnąć, żeby się schylić, więc... Tu kucem. Podchodzę tu. Kucaj. Dobrze. Teraz na dół. I kucaj. Dobrze, teraz szybko grawitację dwa razy zmienić. I kucnąć. Dobrze, teraz znowu grawitację do góry. I kucnąć. I tu znowu grawitację trzeba zmienić dwa razy. I kucnąć jeszcze. Dobrze, i tutaj lecą tylko te na dole. Nie! Ale fuks.
Ja się pomyliłem, bo miałem nacisnąć. Tu na początku myśleliśmy, że to jest jakaś podpucha. Ten most. Tak sobie co, idziemy po prostu? Ale się okazało, że tak. Quit struggling! Don't make me! Help! Anyone! We have an evil doppelganger situation! I'm not a doppelganger! I'm... No, forget it! There, that'll shut me up! Chyba wiecie co? Nie, nie. Zastanawiałem się, czy to jest ostatni etap. Chyba jeden z końcowych. Co ja przeżyłem? Przeżyłem, to nie może być. Muszę to potem mojej córce pokazać. Tam jest C, ale to jest na zasadzie grawitacji. Grawitacja szybkiej takiej grawitacji. Oj. Dobra. Jest nadzieja. Tu na górze w ogóle jest coś chyba jeszcze. Ach! Psia kość! Na górze tam jest coś chyba kryształ. O ile mnie pamięć się myli. Bo nawet udało nam się tutaj właśnie kryształ zdobyć. Ojeju, jeju. A tam w ogóle chyba do góry jeszcze się leci po coś, po skrzynki na tej platformie. Tak. Coś tu źle robię. O, ten kolega, który przechodził 300 razy, to raczej szedł. Co tutaj ja źle robię? Muszę polecieć na tej platformie wyżej. A żeby polecieć wyżej? Chyba, że mam w lewo skoczyć, potem maską w prawo polecieć. Dobra, spróbujemy jeszcze raz, tylko innym sposobem. Że wskakujemy tu, bierzemy maskę. Nie, to jest też zły sposób. Więc teraz musimy to zrobić inaczej. Ona tu się nie odpala drugi raz. Jeżeli wezmę maskę, no zaraz będę musiał się posikować moją córką. Jepa, grappa, grappa. Czy mogę tu jakoś to zrobić inaczej? Aha, tak, może. Ze ślizgu w śliski wyskok? Czy mi to coś da? Potem maskę już tracę w sumie, więc... W którym momencie tracę maskę? Maskę tracę jak biorę nową. To zrobię w ślizg. To było C. Jaki to był fuks. Fuks, że C, fuks, że była maska, fuks, że... Okej. Okay. Tu już jest C. Się zlitowali dla chłopaka. Zaraz mi dadzą maskę i też się w sumie zlituję. No ale... Tak się przechodzi. Czy tu jest tak szybko? Trzeba to naciskać. A najlepsze to, że moja córka naciska to trójkątem, gdzie ja, dla mnie to jest jakoś niewygodne. Ja naciskam R2, bo wydaje mi się, że to jest łatwiej.
A, ona się nauczyła... Kurde, no 50 żyć już. Jeszcze szybciej muszę to naciskać? Ja muszę brać maskę i od razu naciskać. No, a teraz tu znowu za szybko nacisnąłem, ale dobra, była maska, więc... Aha, i tu się bierze kolejną maskę, dobra, spoko. Czy my zmierzamy do końca? Dobra. Trzeba tylko to obczaić. Właśnie w ten sposób. Okej. Okay. To chyba nie jest ten sposób. No tu trzeba wstrzymać czas. Ale ja jestem za krótko lecę. Okej, okay, czyli to trzeba inaczej zrobić. Też inaczej zrobić, dobrze. No, to tylko pokazuje, jaka to jest fantastyczna plansza. Nie tak, nie tędy, w ogóle nie o to chodziło. Dobra, na razie się nie poddaję. O, coś takiego, że wykorzystuję drugi raz maskę. O, właśnie. Tu jest grawitacja znowu. Jest jeszcze maska taka do zmiany. Chyba idziemy już na koniec. Nie! Kosia, idę ten ostatni etap. Chyba ostatni to jest. To jest spoko. Jak nie zbierasz skrzynek, to... No... Dobra. Dałem mojej córce. No... Na dole, tym... Pod spodem się... Czy ty trójkątem to robisz, no? No i właśnie ja będę to... Moja córka jest... Nie, tam trzeba... Ja się obkręcam na górze i biorę tą maskę zwolnioną tempy. Ale ja na początku nie wiedziałem w ogóle, jak to robić, nie? Spoko, ty musisz się w to wczaić, nie? Bo musisz... Jesz, ja tutaj już trochę przechodziłem, więc mi to jest łatwiej. Zabłyniałaś, no? No wiem, dobra, spoko. Jak myśmy tutaj w ogóle zdobyli wszystkie skrzynki, to jesteśmy mistrzami. O, dobrze, właśnie. Tutaj grawitacja. Wiesz, bierzesz maskę i grawitacja, nie? Też doszedłem do tego momentu, ale potem już... Już mi szło gorzej. Znaczy nie, no w sumie. O, spoko, majonez. Może nie będziesz się denerwowała? Tak. O. Spoko, tylko dojść do C. Aha, czy to nie jest jeszcze koniec, więc... Nie, dobrze, dobrze. Tutaj dobrze ci idzie. Pięknie! Dobra, to możesz przejść dalej, jak chcesz. Chyba, że tam musisz iść. A, tu jeszcze z tymi strzelawkami było. Grubo. Spoko. To już mamy... To jest chyba już końcówka planszy. No ale w sumie będzie, że ja tego nie przeszedłem, no. No trudno. Jakoś to przeżyję. Aha, tu pamiętam. Trzeba najpierw tak szybko uderzyć, żeby... Tam, tu się schylasz, dobra. Na górze maska. Aaaa! Nie, no możesz iść. O, ja nie przejdę tego. No i zostawiła mnie samego. To przechodziła, więc... O,
Więc muszę się nauczyć tego, no sam. Teraz... Nie to, nie tutaj, nie skok na główkę, ludzie. Gościa dotknę. A ciekawe, czy mógłbym go rozwalić w ogóle. Tego nie próbowaliśmy. Nie mogę. Nie, obrót. No ale w sumie przydałoby się to przejść, bo... To jest bez sensu, że nie mogę go rozwalić, a on mnie zabija. No i jeszcze to... Ale dobra, muszę to po prostu przejść w ten sposób. Rozwalamy to. Wybucha i teraz tutaj... Oj, prawie. Kurczę. Pomyślcie sobie, że my przeszliśmy to 99 żyć. I zebraliśmy wszystkie skrzynki. Ale dużo zrobiła moja córka. Tu trzeba tam te TNT rozwalić, więc jak nie zdążysz, to już jest po tobie. Czyli wyprzedzasz to. Trzeba szybko wyłączyć na TNT, zapomniałem wyłączyć. Tu trzeba gościa minąć. A tutaj w powietrzu, jak się zaczniesz kręcić, to nie masz drugiego skoku, więc... Ojejku, ale fajnie, bo potem... Za lat parę. Pooglądam to sobie. O, w taki sposób to też można zrobić. No dobra. Tu grawitacja. Zwolnione tempo. I jeszcze trzeba tam skoczyć. O, prawie. Jesteśmy dalej. Nie wiem, czy zdążę. Dobra. Tam trzeba do maski polecieć do góry. Jezus Maria, dobrze, że to nagrałem. Ale to był... fuks. I chyba się zmieściłem w czasie nawet. Ale sam przeszedłem. A tam, że tamtego, normalnie to nic tamtego. Że kryształów żadnych nie zdobyliśmy. Nieważne, to jest nieważne. No bo to... Właściwie chodziło mi tutaj o to, żeby dojść do końca gry. W kolejnym filmie pokonamy bossa. Boss jest w sumie łatwy. To może i podsumowanie się znajdzie. Zamek Cortexa. Zdemaskowana przeszłość. W kolejnym odcinku przechodzimy bossa. Do zobaczenia.